Tak. No to lecimy z naszym następnym procesem, czyli umówieniem spotkania. A jeśli jest nie, no to musimy się zastanowić, co wtedy. Bo może być kilka powodów. Jeśli kwalifikacja się nie udała, no to jest po prostu być może spalenie, ale także od razu podanie, jaki jest powód, dlaczego się kwalifikacja nie udała. Bo jeśli te powody są powtarzalne, na przykład ktoś jest spoza regionu, który obsługujemy, to wracamy do marketingu i pytamy się naszą firmę marketingową, czy reklamy są stargetowane na odpowiedni obszar, bo my na przykład pracujemy do 50 km od Krakowa, a ktoś się do nas zgłasza z Zielonej Góry. No i my nie obsługujemy Zielonej Góry. I co mi z tego, że ktoś do mnie zadzwoni z Zielonej Góry i wy to sobie zapisaliście jako pozyskany lead, skoro to nie jest dla mnie lead zakwalifikowany, ja nic z tego nie mam. Więc powody, dlatego ważna jest ta kwalifikacja, ponieważ wszystkie powody, dla których lead nie został zakwalifikowany, jest informacją do firmy marketingowej, co ona może poprawić. I warto to przekazywać tej firmie marketingowej.